A te korunia, te winiarki podzielają samo one? Podzielają podziechy jasne? Tak samo. Koledzy mówią zawsze ceny wyjściowe. Witam wszystkich na kanale Ratowania Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Taki orzeł, co ten orzeł kosztuje, ten biały? Biedyczki. Ciężko teraz. Państwo po czyliszki, tak? Tak. Zapraszam do domu, ja też po króliki, też koledzy trzeba iść, przepraszam. Ci przydam. A te duże po ile? Andrzej, chodź, chodź. To po 30, 120. 20, 130. Ceny koledzy mówią wyjściowe. Ten samczyk? Sam, samica. I co ona kosztuje? 120. Tutaj mamy? 70. I tu mamy, proszę bardzo, po raz pierwszy razem widzę indoor, tak? Indoor czerwony. Indoor czerwony. Co ten indorczyk kosztuje? 170 ceny. Cena wejściowa 170 zł. Te króliki? 4 dyszki. 4 dyszki. Jak cenowo tutaj, panowie? Nie wiadomo. Nie wiadomo, nie ma właściciela. Takie są pod kijek. Ale nie wiem po ile. Ale ta białganka tutaj kosztuje? Samiczka, 4 dyszki. 4 dyszki. Proszę zobaczyć, jak się go on prezentuje. Te króliki jak cenowo? Jest. Te parwowe tutaj po jakie cenie? Podwiedyszki, proszę bardzo, zapraszam do domu podwiedyszki. Sika, bielutkie, takie ściągowe, po 20 zł. A te karpiaki tutaj, te piżaczki, pasiaczek, po ile? Oddyszki do 20. Tu nie znam ceny. Za sztukę? Za parę. Za parę, a ten brązowy, to co to jest? Samczyk, i co on kosztuje? 30. 30 zł. Tamto. I byś pan też 3 dyszki. Nie wiem, co to za rasa jest. To poszukują to. Miał tutaj Janek, to pisali o telefon. Szlamiowy. Ja kiedyś miałem to bocian z jasnym. Warszawa, bo inaczej mówią Żydki na to. Zapraszam, tak, w Warszawie mówią. Po ile tak tutaj mniej więcej masz te klatce? Perłowe tutaj tak od do ceny. Po 3 dychy, tak. Po 3 dychy trzeba liczyć. Ceny wyjściowe. Tam wiadomo, że tamten tutaj te widymy są tańsze. Max 30 zł. To są Żydki, proszę bardzo. No inaczej szlamiuk, to rzadko spotykane. To mam takie nyweczki. I jest jakaś parka czerwona, proszę bardzo. I ile taka parka nywków? Nywków 8 dych. 8 dych, więc... A winarek i ten maściuch żółty? To ten maściuszek, że... A maściuch żółty to co to jest? A maściuch samczyk też jest 120. 120. Ja tu mam to zasłonię telefonem, to będę. Ja, że nie wiedzieć, chciałem zrobić mi zdjęcie na czołówkę. Dobra, 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 dobra. O, jeszcze chwilkę. Jeszcze chwilkę, teraz chyba się uda. Niech pan wytrzyma jeszcze chwileczkę, kurczę przeszedł. Powiem ci, że tak. Ja co nieraz chcę sobie przyłapać, co się podoba i mi zawsze ucieka. Trochę delikatnie. O, dobra, dobra, dobra. Dobra. Ja muszę później obciąć. Przepraszam, że tak kurczę, wam ja sobie przytrzymam. Dobra, dobra. Już chyba da radę teraz zrobić z tego zdjęcie. Jak coś to płacimy, nie pan się nie martwi. Dobra, 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 dobra. Wycenek żółty co kosztuje? Samci. A ile kosztuje? No, cenie 110, a ile pan ma? Ale fał, ładny jest, kolor ma. I te, jeszcze raz te nyweczki, ile one kosztowały, parka? Jak złapany, to połowę dam i wezmę. Połowę. No co? Dobra i tyle. No. Te nyweczki jeszcze raz, ile kosztował parka? Darmo przyszło 8 dych. Momencik, momencik. I powiedz takie jaśniaki, tutaj mamy? Różne ceny. Od do? Parami. Ale? Do półtorej stówki para. Półtorej stówki para. Nie. Bo 200 zł za sztukę wyciąłem, tak? Z takiej półki jakby ktoś chciał bociany, po 200 zł za sztukę. Po 200 zł to kolega ma takie bociany. Jasne po 150 zł para. 150 zł para. Jakie potrzeby to mam od do? 15 zł. Po 15 zł za sztukę. To nagrywamy gołębie pana Wiesia, namy jest, wyszwańczyki. Czerwone wszystko po 50 zł. Wiedeńskie żółte. Tak samo. Po dwie dychy.
A te żółte wiedeńskie po ile? Po 5 dni. To są piżaki czy stare? Piżaki. Piżaki po 50 zł za sztukę. Te wiedeńskie po 50 zł za sztukę. Widymy, a widymy, panie Wiesiu, przepraszam. Co? Widymy po ile? To nie są widymy. A co to? Co to jest? Tu mamy siwe klumki pana Wiesia, po 50 zł za sztukę, czyli 100 zł parka. 100 zł parka. O tutaj, tu mamy czajkę Budapeszty, ale nie znam ceny, co ile kosztuje. Zapraszamy do pana Andrzeja i pana Uryny. Po wszystkie jak chcesz jechać dla gołębi. Witamy wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Dzisiaj jak co tydzień w sobotę zapraszamy na giełdę do Radomia. Na rynku jesteśmy już ponad 30 lat, tak więc mamy ogromny asortyment i posiadamy dużą wiedzę. Znajdziecie u nas produkty firmy polskich, jak i zagranicznych. Dodatkowo wyposażycie cały gołębnik od podstaw. Posiadamy również dodatki dla drobiu, króli, papug i ptaków egzotycznych. Zapraszamy na naszą platformę na Facebooku Andrzej i Paulina Pindakiewicz, sklep z artykułami do hodowli gołębi lotnik i do sklepu... Wolniej, nie spieszcie się, dobra. I do sklepu stacjonarnego w Zwoleniu na ulicy Doktora Perzyny 30. Jesteśmy czynni od poniedziałku do soboty, w niedzielę jesteśmy pod telefonem. I korzystając z okazji, chcieliśmy podziękować wszystkim za zbiórkę dla Stasia Zielińskiego, która odbyła się tydzień temu w Jedlińsku. Okazaliście bardzo duże serce. Dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki, ja też się dołączam. Mamy tygryski takie. I pójdę tutaj za parkę takich tygrysów. 80 zł za parkę tygrysów. A te koroniaty masłowe, co one kosztują? Po 2,5 dyszy. Po 2,5 dyszy. Zapraszamy tutaj do pana Henryka, zapraszamy do przyjazdu do Radomia po papuszki tutaj. Są papuszki? Faliste. Po 3 i po ile za sztukę? Po 3 dychy. Pan Henryk to w sobotę przyjeżdża. Po 3 dyszki takie fajne papugi. No właśnie, się, no. Tak, pójdę tutaj te jaśniaczki mamy. Po 3-4 dyszki. Budapeszty też. Po ile jak cenowo? To ile da. To ile da. Ty byś miał tylko ile? Nie wiem, Andrzejku, to kolejny. Nie ma kolegi. Pasiaczek widzę, fajny jest. Ciemny. Jaśniaczki to są tutaj, jaśniaczek. To jest, co on kosztuje? Też kolegi. Potrzebę też nie ma właściciela tych gołębi. Bardzo no tak. Mam dużą i małą, którą bym chciał. Nie ma właściciela tych. Ty kolegi Janka nagrywamy, namiar jest. Kolega Janek też o tej ostro nie pęka. Tego mnie puszczane, lotowane. Pójdę te jaśniaczki, Janek? Oddychu do dwóch dych. Oddychy do dwóch dych. Zapraszamy do kolegi. Namiar tutaj mam. Kolega mówi, o tej ostro nie pęka. Także mamy oddyszki do dwóch dyszek. Proszę bardzo, żołowniki. Tak się głębiej prezentują. Rozpiżone są trochę, ale... zdrowiutkie. Takie wywroteczki, co one kosztują? 400 zł. To są wywrotki? Mazurskie. Mazurskie, proszę zobaczyć. Winery? Też 400. Też 400 zł. Samca tylko poczęła, kolega. Parka wywrotek mazurski, 400 zł, proszę zobaczyć. To są na krótkich dzióbkach te wywrotki, bo są też wschodnie pruskie. To jest parka parzysta? Kurczę, nawijałem się nie w tę stronę. 400 zł, apel do hodowców, czytamy komentarze pod filmem, piszemy też w której minucie. Te winerki też jest parka parzysta, tak? I one kosztują? 400 zł, proszę bardzo. Cena wyjściowa to jest taka, jest do zapłacenia? Do negocjacji. O, teraz dobrze. 400 zł takie winerki, proszę bardzo, jaka podstawa, jaka sylwetka. Apel do hodowców, czytamy komentarze, piszemy w której minucie. Zapraszamy do Radomia w każdą sobotę tygodnia. Bez względu na święto, czerwona kartka nawet jak jest, to jest giełda otwarta, kto przyjdzie, to nie jest. Także zapraszamy w każdą sobotę. Wiadomo, że taki tu nie chcą, ale też w Budapeszcie też większe to... Tak się tam czyta komentarze, pójdę te jaśniaczki, nie wiadomo tutaj. Żeby ludzie tutaj. Jakie jaśniaczki pana Leszka nagrywamy? I pójdę te jaśniaczki? 80. Za? Sztukę. Za sztukę, 80 za sztukę. No, te perłowe po ile tutaj? Po 80 zł nagrywamy pana Leszka, jakby ktoś potrzebował coś. Pan Leszek czyta komentarze. 80 zł za sztuczkę. Te młode nie wiem po ile? Kto będzie chciał, to dam na rosół. Na rosół, darmo.
Takie krakowskie co kosztują? Cześć. Obie pary po 4 dyszki. Po 4 dyszki za parę, tak? Tak. I żółte tiplerki, tak samo i krakowski, proszę bardzo. W Radomiu można kupić takiej cenie gołębie. 4 dyszki za parkę. I krakowski, i te tiplerki. Żółte, ładny kolor. Takie mamy rostowskie pulsujące. Po ile to rostowskie? No, po 3 dyszki. Po 3 dyszki. Wiem, że... Tu po ile tutaj? Po dyszku, ten ma sobie też dyszkę? Tak. Po dyszku zapraszamy do Radomia. Czułem. Tu mamy? Rzoskie. I po ile za sztukę? 7 dych. 7 dych, zajdę. Po 7 dychach jest rzeszowskie, nagrywamy imiennika Andrzeja. Tu po ile te krymeczki, po ile? 6 dych. Po 6 daszyk. 5. Ceny wyjściowe, kolego, mnie 60-50 zł. 5 pozycje. Tu są te widymki? Widymki po 50. Po 50 zł za sztukę. Zapraszam tu do kolegi Andrzeja, mojego imiennika. Tu też kolega Andrzej mówi ceny wyjściowe. W Radomiu też są ceny wyjściowe i trzeba tak jest po to, żeby je targować. I koledzy też schodzą z cen. Też klimeczki imiennika Andrzeja, proszę bardzo, po ile te klimki? 7 dych na czarno. Królików? Rex trójbarwny. Rex trójbarwny. I po ile te leksiki? 150 za parę. Ile? 150 za parę. 150 zł za parę, no to drogo, albo to jest Rex trójkątny, tak? Trójbarwny. Ile? 30 zł parę. Proszę bardzo, jakieś perłówki. Mamy parkę po 2 dyszki, czyli 40 zł parka. Budapeszczy mamy po 7 zł sztukę. Proszę bardzo, takie gołębicie mamy i takie mamy ceny, mamy bardzo niskie. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi w Radomiu. Nasze hobby i naszą pasję. A to tak twoje, tak samo? Wyszwanczyki są. To są nypki egipskie. Gdabeszki, tu mamy parmski, ten to jest parmski tak samo. Widemek łódzki, murzyn. Na ciemnym ogonie. O, guzik. Widymki, nagrywałem guzik. To jest parmskie, to są parmskie, ten połowy i z tym zimy to są parmskie. Ale nie ma właściciela, nie wiem po ile. Czy po ile to bociany masz? Jak? Po ile te bociany? No półtorej stówki chcę. Półtorej stówki za dwa, a ten wiedeński? A ten wiedeński? A trzy dyszki. Trzy dyszki, jakie wiedeński młodziaczek. Tutaj te jaśniaczki, ten perłowy, jak cenowo? No po 7, perłowy 5 dych, a te jasne po 7 dych. Po 7 dych. Też mamy pocztowe, ale nie wiem po ile kosztuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich, hejka. Po ile te ciemne kolonia te? Nie wiem. Nie ma właściciela, taki wylocik jest fajny, wyloteczka samica. Nie ma właściciela. Po ile te jaśniaczki? Po dychu. Po dyszku, a te siwki? To są siwki, czy? Też po dyszku, proszę bardzo. Te siwki też po dyszku. A tutaj? Trzy dyszki, sroczka. Są po trzy dyszki. Te wywroteczki, to ile te żółte kosztują? 7 dych. 7 dych. Brudki tam. Kurczę, ktoś chciał brudki właśnie. Przepraszam. Te brudki po ile są? Zapraszam do Radomia. Są brudki. Koledzy tam chcieli brudki. Są w Radomiu, można brudki kupić fajne. Po 3 dychy za sztukę. Spancer czerwony, o tu też ktoś potrzebował. Nie taki sam czy ten czerwony. 3 dyszki, klimeczek. I sroczka, ten hamburek 3 dyszki. Zapraszamy do Radomia. W każdą sobotę nawet jakaś czerwona kartka w kalendarzu. Mam takie maściuszki. 160 zł parka. 160 zł parka, zapraszam do Radomia. I te czarne i żółte po 160 zł za parkę, tak? Dobra. Takie jaśniaczki po ile? 50 zł. Po 50 zł, proszę bardzo. Takie gołębie mam dzisiaj w Radomiu. Niskie ceny, dużo gołębi, bardzo duży targ. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. Po 50 zł takie jaśniaczki. Mamy fajne budapeszki, proszę bardzo, tylko są konczaty chyba się nazywają, nie? I te budapeszki jak cenowo? Po 5 dyszek. Po 5 dyszek, zapraszamy kolegów, proszę bardzo, po 5 dyszek, mam takie budapeszki konczaty.
Do